No ale co, jakiej ciszy? Nie, no nie, nie było ciszy. Właśnie, bo coś tam się działo, no. Nie, no tak dużo było, był storm. Teraz jest zupełnie inaczej, stąd ten właśnie tytuł, Stop The Chaos. Sesja odbyła się w studio Progresja pod okiem Pawła Grabowskiego. Zrobiliśmy bardzo mocny materiał, chyba najmocniejszy, jaki udało nam się do tej pory w ogóle zrealizować. Mamy nową ekipę w zespole i bardzo jesteśmy szczęśliwi, że sprawy idą w pozytywnym dla nas kierunku. Resztą nagrań zaopiekuje się jak zwykle Szymon Czech. Jest dużo harkotu i tak jak chcieliśmy. Podczas sesji zarejestrowaliśmy kawałki, które ukażą się na dwóch niezależnych wydawnictwach. Jednym z nich będzie split z The Kill Noisir, a drugim samodzielna epka. Było słychać, że to wszystko narośnie i że to wszystko będzie coraz większe i będzie coraz silniejsze. 4 dni, które nas zaskoczyły i dały nam bardzo dużo radości. Cały materiał został zarejestrowany dość ekspresowo. Postawiliśmy głównie na to, żeby całość brzmiała jak najbardziej żywo, więc nagrywaliśmy wszystkie ślady w całości, bez edycji, bez jakichkolwiek ingerencji. Studio to czas, kiedy się troszeczkę inaczej funkcjonuje, w którym koncentracja miesza się z jakąś abstrakcyjną emocją. Teraz mamy pewność, że jest to coś nowego. Jak to było? Co mówiłeś? To słowo, to zdanie? No właśnie. Już zapomniałem.